Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Jezus Maria, ci magowie są jacyś chorzy. Moi drodzy, my się zajmujemy dzisiaj oczywiście dalej śledztwem, które rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku. Jesteśmy w trakcie robienia zadania w biały dzień. Mamy również zadanie Zakopane Skarby dalej do zrobienia. Natomiast nie wiem za bardzo, gdzie mamy do spotkania tego gościa, który jest mi do tego zadania potrzebny. My teraz zaczniemy od rozkopania grobu. Jest to dosyć niemiła sprawa, no ale musimy to zrobić. Już mamy wprawę, raz już Marvin rozkopywał grób. Mamy zwłoki Normana. Grot z kolcami. Srebrny najeżony kolcami grot Beł. To z trudem udało mi się go wyjąć z ciała tego nieszczęśnika. Czy ja mogę na przykład... Tak, mogę zakopać grób. To dobrze. Okej, wszystko jest tak jak być miało. Jak najbardziej. Trop grotu. Grot tkwił w ciele Normana. Nie było łatwo, ale jakoś go wyjąłem. Nie wygląda jednak jak zwyczajny grot. Mimo znajdującej się na nim zakrzepłej krwi, wciąż błyszczy. Czy to srebro? Kolce, które ma na sobie, musiały delikatnie poharatać wnętrzności chłopaka. Muszę rozejrzeć się za kimś, kto pomógłby mi zidentyfikować ten grot. Na pewno warto odwiedzić w tej sprawie kowali. No, przychodzą mi kowale do głowy różni. Jednego mamy w samej w sobie gildii Araxos. I w sumie chętnie bym się do niego udała, ponieważ chciałabym też sprawdzić, ile u niego kosztuje kowalstwo na trzeci poziom i czy jestem w stanie się go nauczyć, bo nie powiem, byłoby to dosyć przydatne. Byłaby to przydatna jakaś tam umiejętność na pewno. Mamy już na drugim poziomie. Gościu może mieć też nowe projekty na bronie. Także to będzie pierwszy kowal, którego odwiedzę. Mamy też kowala we wsi Silbach, ale nie wiem, czy wychodzenie za miasto to dobry pomysł w tej sprawie. Natomiast tak, pójdziemy się na pewno teraz przespać do rana, bo już nie potrzebujemy chodzić po nocy. Trzeba przyznać, że naprawdę sprawa się nam zaczęła tutaj dosyć solidnie zagęszczać. Jest naprawdę ciekawie i interesująco. Sytuacja jest naprawdę napięta. Atak na Volkera. Teraz te całe śledztwo w tej właśnie oto sprawie. W ogóle ta cała Ivy mnie zastanawia. Ja w ogóle też znalazłam tą ulotkę przecież, jeszcze tego nie przeczytałam. Znalazłam tą ulotkę. Znaczy dostałam ją. Ulotka agitacyjna. Masz już dość ucisku władzy. Czujesz, że w tym mieście tylko bogaci mają prawo do godnego życia? My czujemy to samo, jest nas naprawdę wielu. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o tym, co należy zrobić, by zmienić ten przeklęty ład, szukaj nas w karczmach. Tam nie mogą nam nic zrobić. Mamy prawo do głosu i musimy z niego skorzystać, zanim będzie za późno. I jeszcze zabrałam, a raczej ukradłam Volkerowi notatkę. Otwarty list. Szanowny panie Volkerze, nie sposób wyrazić w słowach wdzięczności za pomoc, jaką udzielił pan mnie i mojej żonie. W czasu pańskiej interwencji strażnicy przestali nas niepokoić, a sędzia uznał, że grzywna została spłacona. Wiem, że nie musiał pan ryzykować swoim dobrym imieniem na naszej sprawie, zwłaszcza w dobie ostatnich wydarzeń. Gdy tylko finansowo staniemy na nogi, zwrócimy panu należne złoto z nadwiązką, z wyrazami szacunku, Kuno. Czy mam jakiś wpis? Nie, to do Ivy żeśmy dali. Trop ulotek, to może za chwilę. Trop więźnia. Aptekarka lub jakiś tam... jak on się nazywa? Alchemik. To do Herschlika można by było iść. Ingor. Co wiesz o tym grocie? Jako zbrojmistrz najemników pewnie masz styczność z uzbrojeniem z różnych stron świata. To prawda. Dość często otrzymuję nietypowy ekwipunek. Parę miesięcy temu dostałem zamówienie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. No to ciekawe. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża.
Jesteś tego pewien? O kurde. Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem. A tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. No kurde. Widzę, że ty mnie nie nauczysz kowalstwa na wyższy poziom. Może Odgar by mnie nauczył. Chociaż wątpię w to. Może od czwartego rozdziału będziemy mieli taką możliwość. Dobra, sprawdźmy więc dziennik. Okej, czyli jeżeli o to chodzi, to sprawa się urwała, tak? Postanowiłem zajrzeć w sprawie grotu do płatnerza Gildii Ingora. Jakiś czas temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Jak twierdzi, zapas ten dotarł do niego z Wilczego Leża. Podejrzewa też, że to tamtejsi kowale musieli je wykuć, gdyż to właśnie tam mieści się jedyna na wyspie kopalnia srebra. Kopalnia, nietypowy grot o wzmocnionej konstrukcji. Czyżby ten bełt służył do polowań na pełzacze? Chyba dowiedziałem się już na temat grotu wszystkiego, czego mogłem. Okej, czyli sprawa grotu jest zamknięta. Szukamy w takim razie teraz jakiegoś alchemika. Jesteśmy niedaleko Herszlika, więc zacznijmy może od niego. Niedaleko jest też Cyrulik, więc ewentualnie do niego też będzie można pójść. Wkurza mnie zawsze tylko, że jak przychodzę, to Herszlik jest na górze. No ale trudno. Hej! Potrzebuję specyfiku, a w ogóle... Czy rośliny są już dojrzałe? Plony okazały się wyjątkowo udane. O. Proszę, oto kilka roślin dla ciebie. Dziękuję bardzo. Potrzebuję specyfiku na trawienie. Czy ja ci wyglądam jak wioskowy uzdrowiciel? Zajmuję się tu poważnymi, alchemicznymi eksperymentami. Idź do Ramchy i Fathy z siostrzanego kociołka. One lubią brudzić swoją aparaturę i marnować czas na takie błahe mikstury. No dobrze. Tak myślałam też właśnie o nich, ale pomyślałam sobie, że zaczniemy od najbliższych alchemików. Dobrze. Widzę, że pogoda się zepsuła. Wybacz, że przeszkadzam, ale przez otwarte okno słyszałem, że szukasz pewnego eliksiru. Tak, potrzebuję eliksiru na trawienie. To się świetnie składa. Jakiś czas temu kupiliśmy go z kolegami od tego tu alchemika. Wyszło na to, że go nie potrzebujemy, więc chętnie oddamy ci go za kilka złotych monet. To jak będzie? Ja chyba wolę od Ramchy wziąć jednak. Nie mam teraz czasu. Nie, to nie. Mówi się trudno. Wolę wziąć od nich z jakiegoś znanego źródła. Dobra, do siostrzanego kociołka oczywiście w tę stronę. Nie wiem co... Dobrze, masz. Znaj moją łaskę. Można by było też do Cyrulika się udać, ale skoro mamy zaproponowane tutaj właśnie nasze siostrzyczki i ich kociołek, no to spróbujmy w tę stronę. Przy okazji do Odgara bym skoczyła, zobaczyć czy on jest w stanie mnie nauczyć kowalstwa na wyższym poziomie. Wydaje mi się, że nie, ale można się upewnić. Więc spróbujmy zapytać. Nie, z tego co widzę to nie. Czyli jeszcze będziemy mieli później okazję zdobyć lepsze bronie. Pewnie od czwartego rozdziału albo od piątego nawet. Trzeba przyznać, że chwilowo i tak jesteśmy naprawdę dobrze ustawieni, jeżeli o to chodzi. Dobrze, tutaj mamy nasz siostrzany kociołek oczywiście. Pomogliśmy Ramchie, tak powinno powiedzieć, no to chyba powinno dać radę. Szukam jakiegoś specyfiku na trawienie. Problemy żołądkowe, Spróbuj papki z ognistej pokrzywy i serafisu, znanej w tych stronach jako niebieski bez. To dość popularna roślina. Stosuj ją rano i wieczorem, popijając dużą ilością wody. Po kilku dniach problemy powinny przejść, jak ręką odjął. Właściwie to szukam czegoś mocniejszego, najlepiej na bazie alkoholu. Aha, widzę, że mamy poważniejszy problem. Moja siostra przyrządziła ostatnio coś na perystaltykę, ale brakuje jej jednego składnika. Powinna go mieć za kilka dni. Trochę zależy mi na czasie. W takim razie będziesz musiał sam jej go dostarczyć. O ile dobrze pamiętam, brakującym składnikiem jest zębate ziele. Jedna roślina wystarczy. No to mamy. Mam przy sobie roślinę, której potrzebujecie.
Dokładnie tego nam brakowało. Doskonale. Zanieś ją mojej siostrze. To od razu przygotuję ci preparat. Znajdziesz ją na piętrze w naszej pracowni. No dobrze. Zapomniałam, że to nie tutaj się wchodzi, tylko... Co? Ej, zapomniałam, jak tutaj się wchodzi na piętro. A nie, dobra, tędy. Po prostu weszłam za głęboko tam w tą kuchenkę. Witaj, Ramha. Potrzebuję silnego środka na trawienie. Najlepiej na bazie alkoholu. Twoja siostra mówiła, że brakuje ci jednego składnika. Zgadza się. Zębatego ziela. Mam je przy sobie. Dobrze, w takim razie daj mi je i zaczekaj chwilę. Biały dzień, trop więźnia. Ciekawi mnie, czego się dowiemy od tego gościa. No i co? Hej, ty! Preparat jest już gotowy. Ile się należy? Przyniosłeś mi brakujący składnik, więc po obniżce cena wynosić będzie 50 sztuk złota. No i dobra. Proszę bardzo. Jest bardzo mocny, więc dawkuj go ostrożnie. Jedna łyżka kuchenna rano i wieczorem wystarczy. Zapamiętasz, czy zapisać ci zalecenia? Bez obaw. Zapamiętam na pewno. No i pięknie. Preparat od Ramhy mamy. To co? Wracamy do naszego znajomego, jeżeli tak to można nazwać, w więzieniu. Dobrze, tędy będzie teraz już szybciej, dosłownie obok. Tak coś myślałam, że one mi pewnie pomogą. Dobra, zrobię F5, bo nie pamiętam, kiedy robiłam. Tak się zastanawiam, czy ja mam wrócić do tego typka? Chyba tak. Nie wiem, jak dalej mają się sprawy potoczyć. Nie wiem, gdzie jest Ivy, bo ona miała tą krew zbadać. Ale no... Mam preparat, o który prosiłeś. Dobra robota. Zadbałeś o to, żeby był wystarczająco mocny? Aptekarka powiedziała, że wystarczą dwie łyżki rano i wieczorem. Czyli facet dostanie połowę butelki. To nie za dużo? Zaryzykujemy. Musimy teraz tylko wymyślić jakiś sposób, żeby... Cholera! Ej, ty! Co ty tam trzymasz w łapie? Nie słyszałeś o zakazie dokarmiania tych kundli? Nie wiedziałem, że istnieje taki zakaz. No, to teraz już wiesz. Co to za flacha? Mogłem się tego domyślić. Cuchnie alkoholem. Za dobrze coś tu macie osyp. Za karę będziecie dychać tydzień o chlebie i wodzie. Toć to podły bimber, szefie. Podły bimber, co? Już ja was znam jak swoje... 2, 4... Znam was jak swoje 5 palców, osyp. Tylko niech szef lepiej tego nie próbuje. To nie trunek na szefa gardło. Pływa w tym jakieś świństwo. Co to jest do cholery? To nalewka, szefie. Pewnie Ernesto dodał do niej jakiś ziół czy czegoś. Czyli nabraliście mnie. Policzę się z wami, jak wypiję. Wasze zdrowie, osyp. Oj, stary. Nic dobrego z tego ci nie wyjdzie. Jak? Smakowało, szefie? Może być. A ty nie bądź taki mądry. Zaraz sobie buga... Co jest? Wszystko w porządku? Muszę szybko gdzieś... O cholera! Zaraz wracam, tylko... Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy ja dobrze widziałem, czy facet... Obalił całą butelkę. No to mamy go z głowy na parę godzin. Chyba dni. Myślisz, że Guido wróci do siebie? Patrząc na jego stan, nie za szybko. Zrobiłeś mi tym dzień, mały.
Dobra, wracając do rozmowy. Wracając do naszej umowy, powiesz mi teraz, kim jest ten tajemniczy znajomy Arsa? Jakieś kilka tygodni przed zamachem Ars nawiązał kontakt z niejakim Blake'iem. Facet próbuje wywrócić to miasto do góry nogami. Swoją drogą, próbuje, to dobre określenie. Zakładam, że pod jego wpływem Arsowi przewróciło się we łbie i postanowił targnąć się na życie jednej z najlepiej chronionych osób w Archolos. Kim jest Blake? Nieudacznikiem, ale póki jest na wolności, Puty zostaje groźnym nieudacznikiem. Uważa się za idealistę i głos południa na Archolos. Chce zostać drugim Mandesem. Kimś, kto podłożył ogień pod to miasto wiele lat temu. Do dzisiaj ludzie nie podnieśli się po jego powstaniu. Prawda jest jednak taka, że Blake myśli tylko o sobie i o swojej sakiewce, nie o poprawie bytu swoich rodaków. Gdyby zaoferowano mu stołek w ratuszu lub koszarach, gość podbiegłby do Morisa choćby na czworaka, trzymając w zębach worek złota, którym ten go kupił. Mhm. Dlaczego Blake wciąż jest na wolności? Gdyby straż widziała w nim zagrożenie, już dawno siedziałby w celi obok. Ty twierdzisz inaczej. Blake może nie podpali miasta jak Mandes, ale zatruwa umysły ludziom takim jak Ars. A to jest jeszcze gorsze od śmierci w płomieniach. Został zepchnięty do podziemia i tam działa wraz ze swoimi zwolennikami. Ale prędzej czy później straż go stamtąd wykurzy, a wtedy osobiście splunę mu w twarz. No dobrze. Opowiedz mi o Mandesie. Mandes był naszą nadzieją na lepsze jutro. Jako jedyny miał jaja, żeby wypowiedzieć władzy otwartą wojnę. Echo jego krwawych, ale odważnych czynów wciąż rozbrzmiewa wśród tych, którzy w sercach mają południe. Blake rości sobie prawo do bycia następcą jego dzieła, ale jest tylko marnym naśladowcą. Nikim więcej. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Wydawało mi się, że mieliśmy umowę. Mam wrażenie, że zdradzasz mi szczegóły ze swojej przeszłości. Nie boisz się, że mógłbym je wykorzystać przeciwko tobie? Spójrz na mnie i zadaj jeszcze raz to pytanie, chłopcze. Wybieram się już tylko w jedno z dwóch miejsc. Do piachu lub kolonii. A to w gruncie rzeczy równa się temu pierwszemu. Nie mam interesu, żeby prowadzić cię w pułapkę. Jak odnajdę Blake'a? Ukrywa się w jednym z budynków górnej części dzielnicy portowej. To te wszystkie zabudowania znajdujące się zaraz przy murach miasta. Szukaj domu ze znakiem żarliwego słońca. Aha, dobra, to wiem, gdzie to jest. Dobra. Dzięki za informację. To już wiemy. Ja już jakiś czas temu widziałam ten dom i się właśnie zastanawiałam, co to jest, co to słońce oznacza. Dzielnica portowa, tak? No tak, dzielnica portowa. To co, może zejdziemy od razu sobie tędy. Nie pamiętam już, gdzie to było, ale na spokojnie znajdziemy. To było chyba troszeczkę niżej nawet. A co tutaj się dzieje? A, tutaj ci uchodźcy, dobrze. Chyba zlazłam trochę za nisko. Trop więźnia. Według tego, co powiedział mi Ossip, Ars utrzymał kontakt z niejakim Blake'iem, bojownikiem o prawa południowców. Podobno ukrywa się w jednej z chat w górnej części portu. Żarliwe słońce. Górna część portu, czyli to będzie tutaj. Po tej stronie. No, faktycznie gdzieś tutaj był ten znak słońca. Tutaj nie. Górna część portu. A to nie było gdzieś tu? Szefra, nie ma! Już raz. Ale dziś... Masz. Tak jak myślałam, to tu. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Okej, jesteśmy w środku. Wydaje się, że niczego tutaj nie ma. Jest wejście na górę, ale na dole coś jeszcze też jest. No proszę. Tutaj z tego co widzę się nie da... Już po tobie, śmieciu!
Wiesz co, stary, daj się siana. Ej, no powaga. Całkiem silny był gościu. Okej. Jest tutaj chyba ten Blake, faktycznie, jest jakaś osoba. No to spróbujmy. Nathaniel. Hej, czego tu szukasz? To prywatny dom. Okej. Kim jesteś? Na imię mi Nathaniel i jestem handlarzem. Pracujesz dla gildii kupieckiej? Nie stać mnie na płacenie składek. Pracuję sam. Czym tutaj handlujesz? Aktualnie niczym, bo trochę pusto w sakiewce. Próbuję się gdzieś zaczepić i robię porządki w magazynie. Dorobiłeś się sporego domu jak na kogoś biednego. Domu? Tego, w którym mieszkasz. Ach, no racja. Wybacz, jestem dziś trochę roztargniony. Ten dom nie jest do końca mój. Jego właściciel zmarł, a ja tu tylko tymczasowo pomieszkuję. Okay. Nie jestem bogaty, ale jakoś staram się wiązać koniec z końcem. To ciekawe. Mieszka tu niejaki Blake? Blake? Przykro mi, ale nie znam nikogo takiego. Mieszkam tu zupełnie sam. Jesteś pewien, że to imię nic ci nie mówi? Jestem pewien, a teraz wyjdź stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. No dobrze. Dotarłem do dużej chaty w górnej części portu. Na jej drzwiach faktycznie znajduje się symbol słońca. Po przejściu przez próg przywitał mnie jakiś nerwowy facet. Podejrzewam, że jest właścicielem domu. Gdy zapytałem go o Blake'a, gość nie wiedział, o kim mówię. Zakraść się do domu, jak pójdzie spać. Okej, okay, a ten chłop ma gdzieś tu łóżko? Takie pytanie. Bo ja bym chętnie sama skorzystała u niego z łóżka. Nie wiem, gdzie on niby śpi, jak tutaj łóżka nie ma nigdzie. Dobra, wiecie co? To tak, skorzystajmy sobie może z jakiegoś łóżka tutaj w porcie. Na przykład, no, jakiegoś tam pierwszego, lepszego. Chociażby tego. Prześpimy się do północy i spróbujemy tam pomieszkować w tym domu. Co ty tam robisz? Chłopie, spałam. Rozsądnie. Pamiętasz nas? Bo my ciebie tak. Okej. Dziwne. No ale dobra. Szefra. Nie! Weź spierdziela, już ci dałam przed chwilą. Dobra. To co? Skradańsko. Wydaje mi się, że raczej na dole nic nie znajdziemy, dlatego od razu pójdziemy na górę. Mam nadzieję, że chłop faktycznie śpi, chociaż ja tam nie widziałam żadnego łóżka nigdzie w okolicy. Trochę to dziwne, trzeba przyznać. Ale jest noc, więc powinno pójść teraz jak z płatka. Przecież gościu tutaj siedzi jak byk. Gościu nie śpi. No, tak jak myślałam. Przestraszyłam się, ale tam elo. Nie mam czasu. Fajnie, że go zabiłam. Nie o to mi chodziło. No ale dobra. Najwyżej zaraz się wczytamy. Tutaj widzę, że coś jest. O kuźwa. Skóra pustynnego wilka. Nie wiem, kim jesteś i jak się tu dostałeś, ale ostrożnie dobieraj słowa, nieznajomy, bo mogą być twoimi ostatnimi. Kim jesteś? Nazywam się Blake.
Już wkrótce całe miasto z trwogą będzie wypowiadać moje imię. Gdy spalisz wszystkich żywcem, raczej nie będzie nikogo, kto je wypowie. A więc jednak coś o mnie słyszałeś. Zakładam, że znasz raptem fragment tej historii. Tylko potwór zabija matkę, która go karmi. Matką jest ta wyspa. Jej ciemiężcą zaś gubernator. Morris prędzej czy później przystanie na moje warunki. Wtedy ludzie południa zaznają upragnionego spokoju w murach tego miasta. A jeśli tego nie zrobi? Ulice spłyną krwią jego ludzi, a wszystko, co jest im drogie, strawi ogień, większy od tego, który lata temu zaprószył Mantes. Skoro już wiesz, kim jestem, czas bym dowiedział się czegoś o tobie. Jestem Marvin. Marvin, to dość nietypowe imię w tych stronach. Jesteś Slondram. W dodatku masz na sobie strój Araxos. Czuję się zaszczycony. Dziwi mnie tylko, dlaczego Nathaniel tak łatwo cię przepuścił. Nathaniel nie żyje. Milczysz. To ciekawe. Po najemniku spodziewałbym się czegoś innego. Gadki gadkami. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Po co tu przyszedłeś? Kto stał za zamachem na Volkera? Skąd ci przyszło do głowy, że miałem z tym cokolwiek wspólnego? Podobno znasz chłopaka imieniem Ars. Tak się składa, że to on jest głównym podejrzanym. Ars? Ten Ars? Dzieciak bojący się własnego cienia miałby stać za zamachem na Volkera? A jednak to on siedzi za kratkami. Siedzi za kratkami, bo straż nie potrafi złapać prawdziwego winnego. Tyle na ten temat. Kto w takim razie jest prawdziwym zamachowcem? Ktoś umiejętny i przebiegły. Kto miał przygotowany plan ucieczki i wiedział, że straż pochwyci niewłaściwą osobę. Poza tym, odnalezienie go to chyba wasze zadanie. Mylę się? Co cię łączy z Arsem? Jak możesz się domyślić, niełatwo jest mi przekazywać wiadomości, gdy siedzę zamknięty na strychu. Potrzebowałem lojalnego gońca. Kogoś, kto nie będzie zadawał zbyt wielu pytań i ma w sercu ideały. Ars był idealnym kandydatem. Nasza współpraca nie trwała jednak zbyt długo, bo z czasem smarkacz pozwolił sobie na zbyt dużą samowolkę i stał się bezużyteczny. Nie potrafił nawet przeładować zwykłej kuszy, nie raniąc sobie przy tym palców. Skąd mam wiedzieć, że nie maczałeś palców w zamachu? Volker zaszedł za skórę wielu ludziom, ale nie miałem interesu, żeby go zabijać. Moim wrogiem jest władza, nie szlachta. Być może ty i ja wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy, obcy. Obaj nie jesteśmy stąd. Obaj też walczymy o sprawiedliwość. Ty dla swojego gubernatora, ja dla mojego ludu. I zrobimy wszystko, żeby dopiąć swego. Skoro usłyszałeś odpowiedzi na swoje pytania, czy mam słowo, że przemilczysz to, co tu widziałeś? Wiecie co? Nie mogę ci dać takiego słowa. Cenię sobie honor i lojalność wśród ludzi. Ale w takim wypadku nie mogę cię puścić wolno. Mogę ci jednak obiecać, że moi ludzie zrobią to szybko i bezboleśnie. Zabić go! No, ja się trochę cykam. Ła! Kuźwa! O, ja pier... Że ja tego nie przeżyję, kurwa! Nie ma opcji. Ale przecież nie mogę ich tutaj tak zostawić. A mówiłam coś, że jesteśmy silni, nie? Jak wejdzie kryt, to tak, ale ta zbroja jest trochę słaba. Wiecie co? Trzeba by było ich odciągnąć jakoś tak pojedynczo, się stąd wykaraskać tak, żeby oni wylecieli na zewnątrz ze mną.
najlepiej pod jakiegoś strażnika miejskiego i się wtedy z nimi rozprawić. Albo po prostu zwiać i tyle. Wiesz co, Nathaniel, daj se siana. Wydawało mi się, że wcześniej dostałam za niego więcej expa. No nie wiem. Dobra, musimy oczywiście jeszcze raz przegadać panów. Także no. F5 i ja spróbuję coś tutaj wykminić. Najlepiej, żebym podeszła wiadomo jak. Tak, żeby potem móc jak najlepiej uciekać. No. Nie wiem, kim... Dobra. Kim jest? Przegadujemy. Jest. Przemilczymy oczywiście. Kto? Jeśli będzie śmiał. Kto? Skąd? Co cię? Nasz. Nie. Okej, spadamy. Spadamy, bo... Ja sobie nie dam rady z nimi wszystkimi. Jeszcze cię dorwę! Dobra, musimy zrobić F5. Gorzej, że mam drzwi tutaj zamknięte. Ale może jakoś przyjdą pojedynczo. Stój! Śmieciu! A to ty przyszedłeś w sam raz. No. No. Dobra, ale bym się chciała bronić. Dobra, Blake leży. Miał przy sobie pas wojownika południowców. Wiecie co, jeszcze pójdę tam na górę tamtych dobić. Tak jak mówię, no zrobienie tego, jak oni są pojedynczo, to jest lepsza sprawa. Wiemy, że Blake już nic nie zrobi. Okej. Dobra, może bym sobie poradziła z nimi obojga, co? Czy niezbyt? Panowie się zbagowali tam na górze, rozumiem. No. Dobra. Z tym poszło sprawnie. Miał jakąś fajną broń. No dobra. Ty widzę, masz downa. Okej. No i dobra. I tutaj coś zebrałam. Aha, to te skóry. Będzie za nie można coś sprzedać oczywiście. Pulpit na książki też przydatny raczej. Tak. Nowa książka do przeczytania. Dobra. Mamy tę sprawę załatwioną. Okej, okay, i to jest zakończone. Na strychu spotkałem Blake'a i dwóch jego ludzi. Urządzili sobie kwaterę dowodzenia tutaj. Wyszedłem zwycięsko z walki. Blake zaprzeczył, jakoby Ars miał coś wspólnego z zamachem na Volkera. Zauważył, że chłopak nie potrafi nawet przeładować kuszy, a co dopiero targnąć się na czyjeś życie. Dobra. To co my teraz mamy za trop? Trop ulotek. Doradził mi, żebym rozejrzał się za nimi w zatłoczonych miejscach. Co to może oznaczać? Ciekawi mnie, czy coś też Ivy ustaliła. Wydaje mi się, że nie. Zatłoczone miejsca. To też jest w ogóle... ciekawe. Tam też coś była mowa o karczmach właśnie. Więc... myślę, że się przejdziemy po wszystkich karczmach, robisz? Które tutaj są. I zaczniemy może od karczmy Helgi na sam początek.
W ogóle przecież Helga może mieć jakieś ewentualnie informacje, także warto będzie najpierw iść do niej. Skoro i tak jesteśmy obok. Dużo straży miejskiej. Wiadomo. Więc zobaczymy. Może będę mogła od niej kupić jakieś info. Cześć Helga. Potrzebuję. Pytaj. Co planuje gubernator? Nie mogę. Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpieczni? Ale. Broszurę? Co w niej jest? Wyłącznie sama prawda. Zamiast mnie pytać, po prostu ją przeczytaj. Skąd masz te ulotki? Jak na najemnika jesteś bardzo ciekawski. Trochę za bardzo. A teraz idź już stąd, bo mam sporo na głowie. No nie mówcie mi, że ja się muszę rozebrać i nagle gościu zmieni zdanie. Mógłbym spróbować zmusić do gadania lub poszukać innych agitatorów. Pewnie czujesz się cholernie odważny wśród tych wszystkich ludzi, co? Myślisz, że cię ochronią? Że co? Jeśli zaraz mi nie powiesz, skąd masz te broszury, skuję ci gębę tu, gdzie stoisz! Spróbuj mnie złapać, frajerze! A jednak mi się nie wymkniesz. Odłóż broń! Okej. O rany! Oni zrobią z... O, rany. No. Nieźle. Będzie problem, no gościu mi przecież zwiał. No przecież ja go nie znajdę już teraz. Ale możemy poszukać innych agitatorów. Ewentualnie na tego gdzieś też trafię, nie? Może będzie gdzieś uciekał. Może tak, spróbujmy teraz z karczmą, może Gerstranda. Ewentualnie u Toma też może być ktoś u niego tam w tym browarze. Czy jeszcze jakaś karczma mi przychodzi do głowy? Nie za bardzo. No nie wiem, gdzie gościu uciekał. Ale... warto będzie przeczesać ten teren. Mamy już parę tropów. Teraz też będziemy szli prawdopodobnie właśnie obok domu Volkera. Więc weź mi, gościu, przestań. Nie będę ci dawać pieniędzy za darmo. Ach, bez sensu. Dobra. Spróbujemy najpierw zajrzeć tutaj do Toma jeszcze. Tu się nic nie dzieje u Toma, okej. Ale u Gerstranda może się coś dziać. Zajrzymy też do Volkera, bo może Ivy ma już jakieś informacje. Może już wróciła? No nie wiem. Z tego co widzę, to nie ma jej tu na razie. Więc chyba ona będzie na samym końcu jakby można będzie od niej uzyskać wiadomość. A tymczasem musimy się zająć tymi różnymi tropami. Zatłoczone miejsce. No tu jest kolejna karczma. Popatrzcie, no kto nas odwiedził? Gildia kupiecka. Jak to dumnie brzmi? Raczej gildia złodziei. O kurde. Wszyscy widzą, dla jakiej bandy pracujesz. Tej samej bandy, która w biały dzień zastrasza Bogu ducha winnych obywateli tego miasta. Co tu się dzieje w tym mieście? Widzę jednak po tobie, że nie jesteś z tego powodu dumny. I słusznie. Być może popełniłeś błąd, ale my jesteśmy tu po to, aby cię z niego wyprowadzić. Zapraszam cię, nieznajomy. Weź tę oto broszurę i ją przeczytaj. A gwarantuję, że wkrótce przejrzysz na oczy. Hej, kolego, nowy na Archolos? Chyba cię tu jeszcze nie widziałem.
Nie szukasz może pracy? Złoty interes, nie pożałujesz. No, podejdź bliżej, nie chcę zbyt dużego rozgłosu. Słuchaj, znaleźliśmy kopalnię żelaza. Ha, widziałem ten błysk w boku. Wcale się nie dziwię, mój żołądek wciąż szaleje, gdy o tym pomyślę. Problem w tym, że żelazo wcale nie jest takie łatwe do wydobycia. Cholerstwo siedzi twardo w ziemi i trzeba trochę popracować kilofem. To jak? Zainteresowany? Dlaczego nie? Powiedz tylko, gdzie i kiedy mam się zjawić. No i to jest człowiek, którego szukałem. Widzimy się przy zachodniej bramie. Mam nadzieję, że moi znajomi też znaleźli kogoś do pomocy. Będziemy na ciebie czekać. No tak, dobrze. Podaj mi jedną. Proszę bardzo, są darmowe. Mhm. Kto jest autorem tych ulotek? Pewnie ta sama dobra dusza, która targnęła się na życie Volkera. Chłopak nawet nie zdaje sobie sprawy, czego dokonał tym jednym strzałem. Czego twoim zdaniem dokonał? Czegoś wielkiego. Wprawił w ruch siłę, której nie zatrzyma nawet armia samego Robara. A masz więcej? Masz więcej tych ulotek? Mam, ale ograniczoną ilość, dlatego każdy dostaje po jednej. Chcemy, żeby trafiły do jak największego grona obywateli. Co masz na myśli, mówiąc my? No, inni ludzie dobrej woli. Gdzie są pozostali agitatorzy? Agitatorzy to dość obraźliwe określenie. Osobiście wolę głosiciele prawdy, ale po prawdzie to nikt z nas nie przypisuje sobie zasług za robienie tego, co należy. Tak właściwie, to po co ci ta informacja? Po części zgadzam się z tym, co mówisz. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym ruchu. Nie mamy żadnego ruchu. Nikt nam nie płaci, ani nikt nam nie przewodzi. Jesteśmy tylko zwykłymi obywatelami, którym przyświeca wspólny cel. Co prawda wciąż jest nas za mało, ale wkrótce to się zmieni. Być może udałoby mi się przekonać innych, by wsparli waszą sprawę. Za tym określeniem stać mogą zarówno służalcy władz, jak i bezlitośni najemnicy. Z drugiej strony, patrząc po tobie, pozory mylą. Jeśli znasz ludzi, którzy w sercach mieliby dobro tego miasta, powiedz im, żeby przybyli za stocznię. Przemawia tam mój kolega, Ludlow. Może gdyby zobaczyli, że wśród was też są normalni ludzie, chętniej dołączyliby do wiecu? Dzięki, tak zrobię. Mhm. Co tutaj robisz? Korzystam z okazji i głoszę niewygodną dla władzy prawdę. Jak to korzystasz z okazji? Jeśli gubernator nie przystanie na nasze żądania, możliwe, że nie cofnie się przed niczym i wkrótce zakaże nam wychodzić na ulicę albo powsadza do więzień. Zanim to nastąpi, musi być nas jak najwięcej. Tylko w ten sposób zmusimy go do zmiany polityki. Jakie są wasze żądania? Po pierwsze, żądamy ograniczenia swobód szlachty i bogatych obywateli. Po drugie, nie zgadzamy się na przymusowy pobór do armii. A po trzecie, nie chcemy tu obcych. Jakie jest zdanie gubernatora na ten temat? Takie, że był gotów zamknąć miasto i odciął je od reszty wyspy. Władze twierdzą, że powodem tego było przybycie uchodźców. W ten sposób straży łatwiej będzie ich kontrolować. Wierzysz w te brednie? Bo ja nie. Szykują coś dużego. Czuję to w kościach. Morris na razie nie chce z nami rozmawiać, ale znajdziemy sposób, żeby go przekonać. O Jezu. Wynoś się z tego lokalu, albo siłą cię z niego wyrzucę. To wolny kraj i będę robił, co mi się żywnie podoba. Jeśli spróbujesz mnie tknąć, będziesz miał na sumieniu życie niewinnych obywateli. A... Wiesz co? Co za brutal. Przestań pierdzielić, typie. Masz przez łeb i tyle było. Próbowałem wyrzucić faceta z lokalu, licząc, że w ten sposób go zastraszę, ale chyba czuję się pewnie w otoczeniu tych ludzi. No dobra. Ciekawe mnie, co powie, jak wstanie. Kto ci to powiedział? No i zobaczymy. Wiemy, że pojawią się problemy. Wiemy, że mamy iść za stocznię.
Moja głowa! Moja głowa! Czego ode mnie chcesz? Gadaj, kto dał ci te ulotki, tylko tym razem bez krętactw. Ulotki? Leżały sobie na ulicy, to je wziąłem. Pytam ostatni raz. Skąd je masz? Nie, nie! Proszę, nie bij! Ludlow! Znajdziesz go na tyłach stoczni! Widzisz, jak łatwo poszło. Można było tak od razu. Tak! Masz rację. A teraz wynocha stąd. Odłóż broń. No proszę, jednak można. Dobra, wiecie co? To może byśmy do tego Ludlowa poszli jeszcze dzisiaj? Nie, no dobra, pójdziemy do niego w kolejnym odcinku. Wiemy, że jest za stocznią, także tak zrobimy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla was ten materiał. No i co, słyszymy się już w kolejnych. Cześć!